Agata Kornhauser-Duda 47 L. Towarzyszyła mężowi podczas wizyty w lokalu wyborczym. Para prezydencka oddała swój głos w wyborach parlamentarnych. Na głosowaniu pierwsza dama zaprezentowała ciekawą kreację. Dzień 13 października bieżącego roku na długo zapadnie w pamięci Polaków. Właśnie wtedy nie tylko odbyły się wybory parlamentarne, ale też reprezentacja Polski w piłce nożnej przypieczętowała awans na Euro 2020. Reklama powody do zadowolenia ma na pewno Andrzej Duda, który dał się poznać jako wielki kibic i pasjonat sportu. Świętuje sukces piłkarzy, lecz także zwycięstwo partii, z której się wywodzi w wyborach do parlamentu. Smakuje ono tym bardziej, że zostało osiągnięte przy całkiem przyzwoitej frekwencji. Zresztą prezydent był wśród tej większości Polaków, którzy poszli do urn. Do lokalu wyborczego udał się wraz z małżonką. Wielu twierdzi, że Agata, duda ma nienaganny gust modowy i idealnie wpasowuje się w trendy. Swój styl zaprezentowała również podczas wyborów. Na głosowanie założyła ciemną sukienkę w jasne kropki która podkreśliła jej figurę. Do stylizacji dobrała beżowego dodatki, szeroki pas, niewielką torebkę oraz klasyczne szpilki. Zobacz więcej materiałów.